Dzień dobry, witam Was serdecznie z mojej kuchni. Jest godzina, zaraz spojrzę, 9:00. Także za 10 minut wyjeżdżam na ten kiermasz. Nagrywam dzisiaj z komórki, nie z kamerą. Także oswajam się z komórką. No i wyjeżdżam do tego kiermaszu, na ten kiermasz. Co mam w planach? W planach nie będę patrzyła w punkcik, tylko będę patrzyła tak, że wzrok będzie mi biegał w różne strony. Okulary też odbijają światło, ale nie przejmujcie z tym. Nie przejmować się, damy radę. Także dziewczyny, dzisiaj wybieram się na ten kiermasz. Jest organizowany trzeci raz, zobaczę co tam będzie. Przede mną godzina jazdy, mam tam około 110 km. Towarzyszyć będzie mi mój mąż. Zabieram trochę pieniążków i co mam w planach? Zakupienie jakiegoś fajnego kaszmiru, może jakiś fajny, jakby to powiedzieć, jakiejś fajnej, z tej strony, jakiejś fajnej bukle, może jedwabiu. Nie chcę za dużo wełny kupywać, bo jak wiecie, ja raczej zabasów i zbieractwa nie popieram. Wystarczy to, że zostają mi różne resztki, czy jakiś moteczek, który za dużo zakupiłam. Także teraz szybciutka kawka i mam nadzieję, że dostanę coś fajnego. Chyba, że naprawdę coś mnie zauroczy i wtedy kupię dodatkowo jakąś włóczkę. Może będzie jakaś nowość, może będzie coś fajnego, a może będzie len. Jest dużo tych może, wtedy na próbę kupię sobie moteczek lub dwa. Na jakąś chustę albo jakiś topik, bo zbliża się okres wakacyjny i topy się sprzedadzą. Popatrzcie na sobie, mam moje kolorowe wiosenne. Tam na pewno na tym kiermaszu będzie na pewno cieplutko, bo na pewno to jest sala ogrzewana. Jest to tak zwana festhala, czyli będzie cieplutko. Płaszczyk i za około 10 minut wyjeżdżamy. Jeszcze szybciutka kawka. Kawusie, mała kawusie. I dużą kawusie już dzisiaj piłam. Jedną o 6:30 wstałam. Zawsze zaczynam dzień od kawy, chociaż powinnam zaczynać dzień od tabletki, a nie kawy. No ale proszę. Kawuśka się robi. Jeszcze pokażę Wam shopper. Mam zamiar wziąć sobie taki oto shopper. Jest to sporo miejsca. Proszę, mam tutaj sporo miejsca. Tutaj mam karteczkę. Żeby było ładnie wiedzieć, była to miejscowość, tutaj jest Kieselbronn, pokażę Wam dokładnie, 9-10, Wonlandia, Kieselbronn. W tym samym czasie mamy w Wiedniu i jeszcze w Augsburgu Kreatywy Messe też się odbywa. Także tutaj troszeczkę włóczki wejdzie. No jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaką włóczkę kupię. No i kawka, śmietanka do tego i spotkamy się już na miejscu. Pa, pa. To zabieram Was w drogę, dziewczyny. Jedziemy.
Patrzcie, dziewczyny, to jest taka mała hala. Dotarliśmy. Ja z moim mężem. Jest to takie, tak jak myślałam, kameralnie. Malutka festhala. Czyli żadne duże targi, żadna mesa, jak zazwyczaj organizują w Niemczech. Po trudnościach na drodze musieliśmy nadrobić 5 km z tego powodu, że była rozbudowa drogi, także skierowało nas na objazd. Trochę błądziliśmy. Miejsca parkingowe nie za bardzo zorganizowane. Popatrzcie, jaki ścisk. Kilka razy trzeba było objechać to wszystko, żeby po prostu zaparkować. Już kilku ludzi pytało się, czy odjeżdżamy. No, jest godzina. Powiem wam, że jest godzina za 5:11, także dobry czas. Teraz się rozejrzę. Nazywa się te targi, ten kiermasz nazywa się Wulandia. Nie chcę tej kobiety sfotografować ani sfilmować. Teraz poszukamy wejście. Chyba z tamtej strony jest wejście. Piotrek, tam jest chyba wejście, co? No dobrze, teraz się rozłączam i pierwsza kawka, a później zakup.
Witam Was ponownie, dziewczyny. Robię już drugą dokrętkę, bo pierwsza niestety się nie nagrała. Może na chwilę coś być z głosem nie tak? No, nagrywam. Wyobraźcie sobie, że gadałam 15 minut i nic się nie nagrało. Także wróciłam z tego kiermaszu, tak jak się spodziewałam. Był to kiermasz, to nie była żaden wyłoniane targi. Był to mały kiermasz w małej gminnej salce. Było kilkunastu wystawców. Przyjechałam z takim czymś, taką włóczką, tak jak planowałam. Jak wiecie, mówiłam w ostatnim filmiku, że zamierzam wrócić z bukle, albo z kaszmirem, albo z jedwabiem. Włóczki były kolorowe, przeważnie malutkie manufaktury, farbowane ręcznie. Były farbowane... jakby to powiedzieć, z różnymi takimi przejściami. Takie melanżowe. Były też... chyba nawet widziałam włóczkę na jednym stoisku z jakimiś szczekinkami. Było parę włóczek w trendach, ale wszystko było w takich dość ostrych farbach, nic naturalnego. Ta pani, która wystawiała tą buklę, to miała tylko pomarańcze, czerwienie, borda. W niebieskościach miała taki błękit królewski, ale ostatnie cztery motki. No, było fajnie, przyjemnie, była kawka, było ciacho, był grill przed budynkiem, można było grillowane potrawy kupić i coś zjeść. Także wróciłam o godzinie 15. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze więcej. Nie udało mi się żadnego jedwabiu kupić, był 78% jedwabiu z merino, 80%, który się nadawał na top. I na skarpetki, na różne rzeczy, może nawet na sukienkę, z tym, że farby, czyli te kolory były poprzebierane, bo kiermasz trwał od wczoraj. Wiadomo, że było już, gdy się jedzie w drugim czy trzecim dniu targów czy kiermaszów, wiadomo, że towar już jest wykupiony, przebrany ilościowo, czy kolory oczywiście były. Chociaż przyznały się, że kolorach kremu, czy wanilii, czy kości słoniowej, czy jakiegoś grafitu, czy błękitu, na takim, na jakim zależało, było raczej wszystko. Nie miały takich kolorów. A jak miała ta pani właśnie z tej włóczki, tą włóczkę z jedwabiem i merino, to po prostu była ostatnia. Było tam nawinięte na tym pretelku ponad 600 metrów, ale za cieniutko była, jakbym musiała podwójną nitką dziergać top, także dwie minimum bym potrzebowała. No, była jedna, bo dzień prędzej pani sprzedała. No, ale jestem zadowolona, bo wróciłam z taką buklę. Popatrzcie, udało mi się zdobyć 5 takich pracelków. Chciałam zawsze z bugle kartikan albo jakiś fajny blazerek. No ale ze względu, że to były ostatnie 5. To było ostatnie 5 pracelków i ze względu na to chyba wydziergam kamizelę, jakąś taką fajną, luźną, oversize'ową kamizelę. Zależy na ile mi starczy. Prościutką w jerseyu, bo nic nie będę tutaj kombinowała. Jest to taki kolor, popatrzcie, taki naturalny. Naturalne farbowanie. On jest taki brązowy nudziak jest, podobny do mojego płaszcza, a zawsze pod mój płaszcz obiecałam sobie, że zrobię sobie kardigan albo jakąś kamizelę docieplającą, bo po prostu nie wiem, czy zauważyłyście, że często płaszcze teraz są bez podszewki, bez żadnego docieplenia drugiego, tylko są po prostu tak ścinane. Mam takie dwa płaszcze bez podszewki, ładne w kroju, ale cóż z tego, że nawet na te słabe zimy i rzekomo lekkie i ocieplenie klimatu nie spełniają swojej funkcji. A przykładowo mnie jest zimno, także cieszę się zawsze, że mogę
ubrać pod mnie moje sweterki z alpak. No i powiem Wam o składzie, jaki tutaj znalazł się: 78% moheru, 13% merino, poliamidu 9, na 100 gramów mamy 170 metrów, grubość, czyli nadal szterkę, grubość drutów 4/6, czyli 4, tak zalecają, wszystko co pomiędzy 4 a 6, handwash, czyli pranie ręczne, no i pani nazywała to hibiskusem. Bardzo fajna, mała manufaktura. Także mam 5 takich. Także nie przyjechałam bez niczego. Wróciłam z zakupami. A tu faktura się ta nazywa Vol Marie by Svetlana Liber. Wolle aus dem Baltikum und natürlich gefärbtes, czyli naturalna farbowana. Pani jest z Bochum. Prywatnie będzie tutaj na tych moich za miesiąc, nie będzie wystawiała, ale prywatnie przyjedzie na ten mój tutaj regionalny, który odbywa się w Baden-Württemberg, Hohenlocher Wollfest, on jest większy, te targi są większe, także umówiłam się z panią na pogaduchy, bo mówiłam, że zacznie wprowadzać, bo to są początki jej zwykle, zacznie wprowadzać nowe kolory, bo miała tylko, powiedziała na początek 6 tych kolorów. Nawet kilograma też nie farbowała, bo to są malutkie manufaktury. A u tej pani właśnie oglądałam tą z tym jedwabiem. Bardzo fajna, no ale cóż, nie było moich kolorów. Pani ma manufakturę, która się nazywa Jarinsil. I jest według kodu pocztowego, jak się nie mylę, z Bawarii. Wagenhäusel. Jak ktoś jest z tamtych stron, to niech to znać. Może zna te małe manufaktury. Co do ceny, 26 euro za jedną, czyli to co tutaj widzicie. 26 razy 5, 130 euro chyba wybrałam. Czy dużo, czy mało? Nie mam pojęcia. Chyba ceny są takie tutaj w Niemczech, w Polsce przecież też są włóczki tańsze, droższe. Chyba jak na ten skład i na tą ręczną robociznę. Cena jest ok. Widziałam też inną buklę, nie miała tych właśnie tych buklów. U innego wystawcy takich ładnych, ani tego połysku. Ten połysk też nie był taki ładny, chyba miała w składzie więcej poliamidu, prawie 40%. Ale cenowo też chyba była pomiędzy 20-30 euro. A od razu obeszłam ją łukiem, że tak powiem, z tego powodu, że nie było po prostu moich kolorów. Widziałam, że ona była taka jakaś właśnie przejście, miała kolorystyczne, to nie dla mnie. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Subskrybujcie, łapki w górę, lajkujcie, zostańcie ze mną. I postaram się nagrać w najbliższym czasie podsumowanie jesieni i zimy. Bo to już jest ten czas, że trzeba pożegnać na dobre. Podsumować, omówić wszystkie udziergi. I zamknąć sezon na dobre, żeby można było już naprawdę zacząć sezon wiosenno-letni. Zamykając tamten, także zapraszam na następny filmik. Po tym nagram dłuższy film z wszystkich moich zimowych udzierków, te które mam. Bo chyba z jakimiś czapkami i chustami się rozstałam, zimowymi też. Ale to co udzierałam dla siebie i co zostawiłam, to Wam pokażę. Także zostańcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie. Pa, pa!